Jak wyjść z brązu? Jak wyjść z silvera? Jak wyjść z golda? Jak wyjść z platyny? Jak wyjść z diamentu? Jak wyjść z golda? Jak wyjść z silvera? Jak wyjść z platyny? Z SSL-a. Jeśli stosowaliście się do wszystkich kroków, które zostały wymienione w serii Jak wejść z, to powinniście się teraz znajdować w jakimś proteamie i jesteście wybitnie rozpoznawani w Rocket League'owym świecie. Niestety, mam dla was smutne wieści. Osiągnęliście zbyt wiele, aby po prostu odejść i zapomnieć o tym wszystkim. Zostaliście skuci łańcuchem, który nakazuje wam trenowanie wszystkich mechanik pokres świata. Jak wygląda twój dzień? Otwierasz oczy w swoim wygodnym łóżku po zarwanej nocce w Rocket League'u? Trenując i trenując aż do 5 nad ranem. Po ostatniej sesji spadłeś o 4 pozycje niżej w rankingu najlepszych z najlepszych i chcesz się odkuć. Jest aktualnie godzina 9:30 i siadasz przed komputer. Czujesz, że potrzebujesz dodatkowej dawki energii, więc sięgasz po napój energetyczny. Zamaszystym ruchem ręki strącasz z biurka puste puszki po wcześniej wypitych napojach wysokokofeinowych. Włączasz Rocket League'a i zaczynasz się rozgrzewać, jednocześnie zajmując myśli tym, żeby to twój nick widniał na pierwszej pozycji w rankingu światowym. Po godzinnej rozgrzewce do twoich uszu dobiega dźwięk telefonu informujący o nadchodzącym połączeniu, ale ty się tym nie przejmujesz. Nie interesuje cię, kto dzwonił i jakie informacje chciał ci przekazać. Po 10 nieodebranym połączeniu wyłączasz telefon, aby nie zakłócał przebiegu twojej sesji w Rocket League'u. Przez ilość wypitych napoi zaczynasz czuć potrzebę udania się do toalety. Ściągasz słuchawki i kątem oka twoją uwagę przykuwa znajdujące się obok biurka okno. Twój widok na świat zewnętrzny. Z lekkim zdziwieniem i grymasem na twarzy zerkasz na swój cyfrowy zegar i mówisz pod nosem: 21:50. Jednak widok tego, że za oknem już powoli zachodzi słońce, nie dziwi cię, a przecież dopiero co była 9:30. Nie zważając na fakt, że taka sytuacja to wręcz codzienność w twoim cyklu dnia, opuszczasz swój pokój, aby udać się do toalety najszybciej jak się tylko da, aby cenne minuty, które mogłeś poświęcić na grę, nie uciekły ci jak piasek przez palce. Załatwiasz swoje potrzeby i wracasz prędko przed komputer. Zakładasz słuchawki i ponownie odcinasz się od świata zewnętrznego, którego widok przyśmiewa ci twój Rocket League'owy cel. W tym samym czasie twoja rodzina zaczyna się poważnie o ciebie martwić. Zapomniałeś nawet o tym, że mija już okrągły miesiąc, odkąd nie widziałeś się ze swoją partnerką. Twojej uwagi od Rocket League'a nawet nie odwraca dzwoniący do ciebie szef z pracy, w której nie pokazałeś się od 3 tygodni. Przyzwyczaiłeś się już stosunkowo dawno do zapachu porozrzucanych po pokoju pudełek po pizzę, stos listów poleconych, które informują o niezapłaconych rachunkach, zaczyna przypominać mały, biały zamek formujący się pod twoimi drzwiami. Gdy po raz 60 przechodzisz kolejną mapę z warsztatu, zaczynasz odczuwać skutki ponownego zmęczenia organizmu. Sięgasz po kolejny napój kofeinowy i wypijasz go na raz. Od nadmiaru energetyków zaczyna ci się kręcić w głowie i czujesz, jak twoja praca serca przyspiesza. Do twojej głowy wpada wtedy bardzo niecodzienna myśl. Czy jest jakaś droga odwrotu od tego? Impulsywnie wyłączasz swój komputer i szybkim ruchem ściągasz słuchawki. Co ja do cholery robię? Odwracasz się na swoim fotelu w stronę pokoju, który ukazuje ci królestwo wszechogarniającego bałaganu. Łapiesz swój ubrudzony i lepki od napojów energetycznych telefon i włączasz go. Po ukazaniu się logo producenta smartfona, twoje oczy dostrzegają informacje o wielu próbach połączenia. Nieodebrane połączenie od mamy 32, od taty 54, od partnerki 82, od szefa 28. Z treścią SMS: zostałeś dyscyplinarnie zwolniony. Dokumentację wysłałem ci 2 tygodnie temu pocztą. Po przeczytaniu wiadomości od swojego już
byłego szefa, kierujesz wzrok w stronę fortyfikacji uformowaną przez listy polecone, którymi się nie interesowałeś od miesięcy. Podbiegasz do stosu listów i zaczynasz szukać po omacku tego, który przesłał ci szef. To chyba ten. Rozrywasz kopertę i rozkładasz kartkę, na której widnieją twoje dane osobowe oraz dane firmy, w której pracowałeś. Kilka akapitów niżej widnieje kluczowa informacja, o której szef wspomniał w swoim SMS-ie. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z dniem 13 sierpnia 2024 roku rozwiązuję z panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu 10 lutego 2017 roku z powodu absencji w miejscu pracy, co miało miejsce od 15 lipca 2024 roku i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, artykuł 52, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu Pracy. Po przeczytaniu listu informującego cię, że zostałeś osobą bezrobotną, bezwładnie opuściłeś kartkę papieru i pozwoliłeś jej dryfować, dopóki nie zetknęła się z panelami podłogowymi. Uczucie nudności zaczęło wzbierać w okolicach brzucha coraz mocniej, gdy zacząłeś sobie uświadamiać, w jakiej życiowej sytuacji się znalazłeś. Klęczałeś tak w stagnacji przez prawie godzinę. Czułeś, jak gdyby czas się kompletnie dla ciebie zatrzymał. Twoje ciało zaczęły ogarniać zimne dreszcze i stwierdziłeś, że musisz zaczerpnąć świeżego powietrza. Energicznie wstałeś z podłogi i wyruszyłeś w kierunku drzwi wejściowych twojego mieszkania. W trakcie podróży między przedpokojem a kuchnią zaczęły oddziaływać na ciebie tak zwane mroczki przed oczami i ból w klatce piersiowej. Z każdym przekręceniem zamka w drzwiach twoje pole widzenia malało coraz bardziej. W końcu udało ci się otworzyć drzwi wejściowe i nastała kompletna ciemność. Po jakimś czasie kłujący ból w klatce piersiowej i głowie wybudzał cię powoli ze snu. Nie mogłeś jednak otworzyć oczu, lecz czułeś, że twoje ciało znajduje się w pozycji leżącej. Uczucie, które towarzyszyło ci w nieznanej podróży, mogłeś porównać z jazdą samochodem, z tą różnicą, że nie siedziałeś w fotelu. Ciśnienie 210. Źrenice nie reagują. Arytmia. Natychmiast jest szansowy. Mamy tutaj stan przedzapałowy. Tylko na stan przedzapałowy. Przecież nawet nie ma 20 lat. Dzisiaj jeszcze taka w takim wieku, żeby na stan przedzapałowy. Muszę to jeszcze raz. Nie mamy na to czasu. To jest kompletnie bez sensu. To jest niemożliwe. To jest to, że mamy 23, proszę państwa. To jest ostatni rok. Cześć, jestem Marek. Thank you.